Siema, siema, jestem Riot Gplay, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Sprawdzanie mapy. Dzisiaj na celowniku mapa połowa od LeoLeo, która na Mudhubie zadebiutowała jakiś czas temu. Miało trochę nietypowy start, właściwie taki dosyć słaby start, ponieważ w pierwszym update nie działały zwierzęta, przez co ocena była chyba 3.7, 3.8, coś takiego przez jakiś czas, ale następnego dnia pojawił się hotfix, który naprawił wiele tych błędów, właściwie tylko te zwierzaki. No i aktualnie mapa ma ocenę 4.3, a myślę, że spokojnie 4.5 da radę wyciągnąć. No cóż, mapa odbija się sporym echem, czy na Facebooku, czy na Discordach, a nawet teraz chyba na YouTubie, dlatego że była bardzo hype'owana przez ten detal, jaki na tej mapie jest. Także Leo tutaj się postarał, jak chodzi o screeny. Mega się obawiałem, czy ta mapa w ogóle nie będzie zbyt przehype'owana, żeby się potem nie rozczarować. Kilka osób się rozczarowało, ale raczej większość przyjęło ją pozytywnie, więc sprawdźcie sobie po prostu, jak ona wygląda. Właściwie już sprawdziłem, nawet mam przegrane kilka godzin na kilku save'ach różnych, więc trochę doświadczenia już z tą mapą mam, ograłem ją sobie fajnie. I nawet teraz sprawdzę na niej taką serię na Twitchu, więc jeżeli chcecie wpaść, zobaczyć jak to wygląda, to serdecznie zapraszam, gramy tam tak w miarę fajnie, realnie, taka realna seria, powiedzmy, sezon drugi, właśnie tutaj, więc dosyć ciekawie to może wypaść, a jest to też to multiplayer, więc dwie osoby sobie dajemy, będziemy dawać radę, nie? No siema, nie wiem czy wiesz, ale na niebiesko dom Riot masz mi już 3% na wszystko, nie? Po co przepłacać, jak tu flikaska jest? No i gierki masz na PC, konsolę, nawet Nintendo. Interesuję, gościu. Eneba współpracuje z Trust League, a to dostawca płatności, który łatwo płaci za pomocą konta bankowego. Płać łatwo ze swojego banku za pomocą Trust League, bez aplikacji, bez rejestracji, bez ręcznych wpisów i bezpiecznie. Do płacenia z Trust League musisz mieć nawet żadnych kart ani haseł, a używasz kaski, którą masz. Jak coś, to jest link w opisie. Dobra, ale przejdźmy zatem do mapy, bo trochę jej tu jest do pokazywania. A może się nawet nie wydawać, bo jest dosyć mała, nie? W sensie wioska jest mała, cała reszta jest jak najbardziej spora do ogarnięcia. Także co? Słuchajcie, klasycznie 4 kategorie: wygląd, błędy, optymalizacja i zakończenie mapy. Dzisiaj sobie zobaczymy. No i jeszcze potem jakieś podsumowanko, bo mapa również posiada swoje minusy, jakby nie było. Ale to do tego potem przejdziemy. Dobrze, zacznijmy więc od tego, co mapa posiada ogólnie tak z wyglądu, tak? Zacznijmy od wyglądu. No to po pierwsze, mapa jest oczywiście nawet nie inspirowana, ale jest odwzorowana na z terenów po prostu opolskich, tak? Jest to właśnie wieś połowa, więc jeżeli chodzi o to, bardzo słabo, ponieważ nie będą musieli do wiele rzeczy przepić, ponieważ są one robione z reala. Więc jeżeli powiem, że można było to robić tak albo tak, no to nie można było, bo to jest odwzorowanie tego terenu, więc już... Już nie mogę przyczepić, nie mam powodu żadnego. No ale nic, myślę, że nawet nie będzie też czegoś przyczepić, więc zobaczycie sami. Także tak, po pierwsze, no według mnie niesamowity klimat tej wioski. Po prostu ona jest zrobiona, no perfekcyjnie nawet można tak powiedzieć. Nie widziałem jeszcze chyba takiego detalu na żadnej mapie. Więc naprawdę Leo, pomimo że młody zawodnik w tym świecie, świeża krew w community, to naprawdę się stara i widać, że to z chłopaka będzie, nie? Oby więcej takich osób. Więc naprawdę super. Klimacik na mapie jest ogólnie dosyć spoko. Teren tak samo jest nawet fajny. Mega mi się podoba tutaj ten wąwóz. Jak właśnie gadaliśmy z Leo, to mówił, że szkoda, że takich wąwozów na opolskim jest tak mało. No u nas akurat tam gdzieś na wschodzie, powiedzmy, jest trochę tego więcej, więc jakby no trochę mi tam zazdrościł, nie? Tych takich terenów. Ale jakby nie było, to tak tylko na marginesie, to bardzo, bardzo fajnie tutaj to wygląda, co nie? No puste pola, niestety, jest tak jest, to mapa z reala, więc co to się do czego przyczepiać, nie? Nie ma się do czego przyczepić, po prostu jest odwzorowany, tak? Dobra, ale przejdźmy dalej w ogóle. Trzy gospy są na mapie. Trzy gospy i możemy przejdźmy do tej trzeciej, która jest najmniej chyba... Będzie najmniej wykorzystywana przez graczy. A jest to właśnie tutaj ta gospa, nie? Ja tak bardzo postaram się pobieżnie, że tak powiem, to sprawdzić, wam pokazać, bo chcę, żebyście też wy raczej eksplorowali tę mapę, a nie ja wam podaję wszystko na tacy. Chociaż tu naprawdę sporo rzeczy fajnych jest. Więc co, oczywiście otwierane bramy jak najbardziej, wszystko spoko. Tu mamy kurki, są, tu mamy spanko, jakieś garaże i tak dalej. Wszystko bardzo ładnie wygląda i dobrze sobie współgra. Z tego co wiem, tutaj Leo miał trochę problem, ponieważ nie było tu Street View żadnego i dostał jakiś filmik stąd i na podstawie tego filmiku tworzył to gospo, więc naprawdę szacun. Mamy też skupy, także tu możemy sobie sprzedać nasze zbiory i tak dalej. I tu jakieś kolejne... Aha, tu mamy jakieś belki, tu zwierzaki. To spoko, nie? Wyjazd na ten teren, wiadomo, i tu jakieś... fajne tekstury tych dróg. Dobra, więc to było jedno gospo. Teraz przejdziemy do gospy, które raczej każdy z was zna, bo tam się w sumie respimy zaraz po wczytaniu save'a. Także
Zaczniemy od tej Dziad Gospy, nie? Dziad Gospa, która wygląda niesamowicie. Naprawdę, tekstury, wykonanie tego jest naprawdę, no po prostu... Nie będę tu się co chwilę powtarzał, ale naprawdę jest to bardzo dobrze zrobione, nie? Więc super. Mamy tutaj też silos, który sypiemy sobie ogólnie tutaj. Oczywiście jest dół, ale jest i góra, więc możemy sobie wejść na górę. I na górze, po oczywiście wysypaniu tych rzeczy, one się tutaj nam pojawiały, tak? Czyli tam przy jakieś tam powiedzmy jęczmień, rzepak i tak dalej. Wszystko to się pojawia, więc super. Mamy tutaj coś takiego ciekawego, takie nowatorskie rozwiązanie do obornika. Ja pozwolicie sobie tylko odpalę, włączę latanko. I proszę bardzo, możemy sobie tutaj sterować tym ręcznie właśnie ładować. Ja teraz nie wiem czy... Nie, raczej, bo obornika nie będę respił, ale wszystko bardzo fajnie działa. A wiecie co, może nawet z respią pokażę, co tam będę gadał, mogę wam pokazać, nie? Dajcie mi chwileczkę. To będzie manure i tak dajmy sobie tego z 10 tysięcy. O, super, niechaj będzie tak. Dobra, więc czekajcie, tylko sobie to wyrzucę. Żeby nie zalegało. Okej, okay. No i dobra. Oczywiście na myszkę sobie wszystko to działa. Ponad też jest kamera z środka. Ja teraz nie mam akurat podłączonego iltraka, ale na iltraku też fajnie działa. Więc fajnie iltraka, spokojnie, wszystko trybi, nie? O kurczę, chyba za wysoko to poniosłem. Bo to trzeba tak złapać i teraz ścisnąć. Okej, okay. No. No i spoko. I możemy sobie gdzieś na to, tam to przetransportować w inne miejsce. Ciekawy pomysł. Super, niestety nie pamiętam kto przy tym pomagał, ale gdzieś tam Leo mi mówił, więc jak ktoś to sorki, napiszcie w komentarzach, że ktoś to tam, kto to tam pomagał, nie? Dobra, wejście do stodoły, tak jakby większej. No ogólnie to jest bardzo mało miejsca, że tak powiem, na rozwój. Pomimo, że chyba IRL wszystkie maszynki gdzieś sobie stoją tak tutaj pokładane na luźno, no i starczy takie gospo malutkie, nie? Ale w bardzo fajnym klimacie, tą też bramę otwieraną, więc... Jest tutaj wjazd, oczywiście, ale raczej chyba będę wszyscy korzystać z tego wjazdu, nie? Stąd. No i dobra, czas na kolejne gospo, to większe, które nam oferuje taki wielki dom, więc naprawdę to jest grubo, nie? Jest fajna kosteczka, fajny wjazd. Spank oczywiście tutaj mamy, kostka, przejście sobie na gospo, no i wygląda ono w ten sposób. Naprawdę nie chcę wam pokazywać całości, ale tego tak pokażę wam plus minus jak to wygląda, więc sadułka, czy jakaś tam przejazdowa, ogólnie mega klimat jest w tym miejscu, jak tu się wjeżdża, widać, że bardzo mało tu jest używane ten wjazd, fajnie tutaj trawa sobie rośnie i teren też jest jakby najbardziej spoko. O, to jest na gospo, mamy przy tym gospo jakiś garażyk. Spoko, tu mamy wjazd i to wygląda tak jakby był jakiś słupek i to jakaś brama była zdjęta. No chyba tak to właśnie wyglądało, ale ktoś to zdemontował, bo może nie pasowało, więc wygląda to tak. Tutaj obornik płynie, tutaj obornik ten oczywiście luzem. Wiatka, jeden silos tutaj i drugi silos w tym miejscu. Ja może wam zaprezentuję jak ten silos się, jak tutaj ten silos wygląda. Więc tak, mamy oczywiście rozkładanie tego wszystkiego. Nie wiem czy to się odpali. Odpaliło się, no więc zabiorę się tam i mam normalnie wsyp, więc wsypujemy sobie na górę, nie? Jak chcemy oczywiście sobie to schować, no to wiadomo, o nie to, nie to złapałem. Trzeba podejść do triggera, złapać to i teraz tutaj mamy drugi trigger, chyba tak, który teraz to rozkłada. Zaraz sprawdzimy, dokładnie tak, no. Więc wszystko normalnie działa sobie, nie? Tu mamy przejście do garażu, tu stoi jakiś ciągnik na start, więc fajnie. Otworzę sobie tylko tą bramę, pozwolicie. No i sobie nie wyjdę chyba stąd, dobra, trzeba nie iść z drugiej strony. Ale ogólnie gospo posiada naprawdę bardzo wiele takich zakamarków, nie? Czy to też tutaj te garaże dwa, zwierzątka i w ogóle, no super jest, nie? Tu się śmieliśmy, że to jest jakiś, jakaś toaleta, ale po prostu to jest wejście do tej stodoły, tak, z tej strony, więc spoko. Dobra, obórka na krówki, to jakieś oczywiście projekty, wiadomo, musi być. Więc fajnie. No i tu jeszcze jakiś taki placek, nie? Taki teren tam gdzieś pod rozbudowę. Także spoko. Więcej chyba nie pokazuję wam tak naprawdę z gospy, bo tyle starczy. Przejdźmy zatem do kolejnego punktu. Mam tutaj napisany ciekawy teren. I tu właśnie chciałem wam się pochylić nad jedną, nad jednym fajnym miejscem. Mianowicie, w realu pewnie wygląda to znacznie lepiej niż w gierce. Ale gdzie to było teraz? Czekajcie. Tutaj czy to może tam? Chyba tutaj, o, w tym miejscu dokładnie. Wydaje się to ogólnie bardzo mała górka, a w realu pewnie jest naprawdę tutaj niesamowity klimat i wygląda to po prostu przesudnie. Jeżeli ktoś jest z tych terenów, to może sobie, nie wiem, podjechać, zobaczyć jak to wygląda naprawdę, ale naprawdę to jest niesamowite, nie? Jak to jest po prostu oddany ten klimat tego. Pomimo, że właśnie jest tak pusto, bo nie ma też żadnych drzew, no w sumie, no bo po co drzewa na takich polach, nie? Raczej to się nie zdarza. I raczej robi się po prostu takie, no puste te miedze, żeby nie było problemów z jakimś dojazdem czy coś takiego.
Więc to jak najbardziej wygląda spoko, ale też właśnie sprawia sobie wrażenie takiego nudnego terenu, nie? I też to właśnie mówiłem Leo, że bałem się o to, że ten teren będzie nudny. No jak się jednak okazało, gdzieś tam te duża ilość dróg, powiedzmy, tutaj robi tą robotę i bardzo fajnie tutaj się to zgrywa. Ponadto też, żeby nie było nudy, Leo porobił też takie drogi właśnie jak są na przykład tutaj, czyli widzicie, jakieś takie szersze i potem się gdzieś tam zwężają, jakieś efekty przejściowe takie z takiego żwiru na jakby piach, więc to też wygląda nieźle. Dużo klinów, jakieś tam dęby sobie rosną, no spoko, to raczej nie mam więc za wiele co mówić. Tu też ciekawa rzecz, może pokażę to na minimapie, że tuż obok, jak widzicie, ta malutka wioska, jest taka wioska, nie? Taka totalnie ogromna, więc sobie trochę Leo tutaj jakby uprościł. No i też sam zauważyłem, że ta droga tutaj jest po prostu zrobiona, no fejkowa, tak? Bo jej tu nie było, a że nie było dojazdu tych pól, bo wiadomo, że te pola leciały sobie tędy, to musiał trochę Leo je przyciąć. No i zrobił to w ten sposób, nie? Więc spoko, bo zawsze jakaś tam grywalna część na mapy dochodzi. Tak na marginesie zarąbisto to jest łąka, nie? Super, to jest klimacik, fajnie. Także git. Dobra, przejdźmy dalej. Na mapie znajdują się również znajdźki. Te wszystkie takie, te malutkie, o to właśnie może nawet widzicie jedną. Czekajcie. Będę mógł ją zebrać. Proszę bardzo, no. Po tysiaczku jest ich setka, więc można zbierać. Ponadto mamy też ciekawe easter eggi. Ja wam może prezentuję tylko dzisiaj kilka, bo nie chcę wam pokazać wszystkiego. Easter eggi to easter eggi. Ale w każdym razie, tak wam zdradzę, idźcie do tego domku w momencie, kiedy leci fajny program, po prostu, tak w realu, nie? To tak ciekawostka, bo naprawdę jestem easter egg zarąbisty. Ale co to jeszcze mogę wam powiedzieć? Na przykład, o, tu mogę wam pokazać easter egga od tego pana. Między Bogiem a prawdą, gratis to uczciwa cena. No właśnie, więc same takie elementy tutaj się znajdują. Bardzo ciekawe znajdźki. Jeszcze może wam pokażę tylko jedną znajdźkę, czyli taką wam pokazałem, gdzie tam jest, gdzie macie szukać. Pokazałem wam teraz tą i jeszcze ja taką jedną. O, tutaj taka będzie. Czy tutaj? O, tutaj. Mam oczywiście szuka. Tego samego są na kolonii, więc fajnie to akurat modele się zebrały. Odwróć to kolanko. Mufą do ciebie ma być. Tak, widzisz, gdzie masz mufę, gdzie kładąc? Polecam sobie samemu tutaj zajrzeć po prostu i posłuchać, co tutaj chłopaki tam na tej budowie robią i co z tą mufą się stało. A naprawdę easter eggów jest masakryczna ilość, bardzo fajne, takie ciekawe, nawiązujące do niektórych, no gdzieś tam bardziej polskich memów, więc spoko. Tu jeszcze oczywiście przystanek, bo mogę pokazać, więc... Tak, to jak tam, wiadomo, że nie mogli zrobić tego, jak jest w realu, więc mamy po prostu Pawła, takiego jednego. No i tu mamy tam jakiś rozkład jazdy, jazda wiadomo z kim. Kolna połowa, najlepsza chyba ta jest godzinka, nie? Także polecam naprawdę przejść po tej mapie i posprawdzać wszystko dokładnie. Bo ja na przykład po chyba 2 czy 3 godzinach grania znalazłem dopiero 40 znajdziek. Naprawdę mega ciężko jest je znaleźć, a Leo to jest taka wredna małpa, co po prostu poukryło je po krzakach, więc no znaleźć setkę będzie naprawdę ciężko, nie? Ale to dobrze, bo właśnie każda znajdźka daje 1000 zł, więc jakby nie było, ekonomia jest tam w miarę zachowana i nie jest to tak łatwo znaleźć, nie? Także ogólny git. Dobra, co jeszcze mamy tutaj? Ogólnie na mapie znajdują się obiekty sezonowe, takie jak na przykład liście na drodze, czy jakieś lampki choinkowe na domkach. Pokażę wam je też dzisiaj, także spokojnie. A może nawet nie zwlekajmy, tylko od razu to zrobię. Więc ja tylko sobie odpalę HUD, żebym widział mniej więcej, która jest godzinka. I przejdźmy sobie właśnie do tego typu rzeczy. Czy ja będę mógł sobie... A, nie mogę niestety tego odpalić. No nic, co zrobimy sobie tak. Zrobimy to po mojemu. Zrobimy timesetem to, bo nie mam tych. Okej. Okay. Dajmy sobie jeszcze raz, tak. Niech będzie ten wrzesień. Do listopada. I listopada dajmy sobie 12. Okej. Okay. No mamy 12 w listopadzie. Widzicie, są tutaj takie liście pod tymi drzewkami, więc to wygląda całkiem fajnie. Co nie? Taki klimacik gdzieś tam, jak są te drzewka przy asfalcie, to zawsze spoko to wygląda. No. Mamy ogólnie w farmingu takie liście malowane, tylko niestety no, one się pojawiają cały czas, a nie można zrobić ich sezonowo, więc wygląda trochę to średnio. Mimo to są fajnie to porobione i no jest klimacik, nie? Przejdźmy sobie teraz do grudnia. A w grudniu jest naprawdę bardzo ciekawa rzecz. Może nawet, a niech będzie grudzień. Dobra. No jak mamy grudzień, oczywiście, no to wiadomo co są, no są święta, tak? Jak są święta, to wiadomo, że są lampki i lampki normalnie są w nocy. Macie bałwanki, jak widzicie,
poustawiane, więc spoko, nie? Jakiś podoświetlony, czy na przykład tutaj też kolejne lampki. No jest fajnie, co nie? Jest super, ogólnie to wygląda naprawdę, naprawdę nieźle. O, to właśnie jakieś balkony i tak dalej. No, klasycznie, nie? Jak to na święta się po prostu stroi, te wszystkie rzeczy. Też chyba tutaj jakaś impreza trwa? Coś takiego? Tylko nie wiem, od której tu jest. Chyba od 21. Albo 22? Wiecie co, to chyba nie jest ogólnie ta pora, bo to raczej sezonowo to trwa. Więc pozwólcie, że ja sobie przesunę to wszystko i tak do jakiegoś fajnego miesiąca, dajemy na to. Niech to będzie czerwiec. O! No, i wiąc po prostu jest to impreza, nie? Mam już czerwiec jakby co, nie? Więc wszystkie liście są już zielone. No. Nie będę tutaj wszystkiego pokazywał, zapraszam sobie oczywiście samemu tutaj przejść i zobaczyć jak to wygląda. Ale, nie, chyba tak dużo pokazałem, no ale mniejsza. Jest naprawdę super, nie? Więc obiekty sezonowe jak najbardziej, rzecz fajna. Co dalej? Dodatkowo malowania roślin i ogólnie malowania terenu. Ja wam tego tak przybliżę, to jak to wygląda, nie będę pokazać wszystkich. Ale mamy ogólnie tam gdzieś, powiedzmy, że wam nowe te, nie? Więc mamy na przykład takie, taką ziemię. Mamy co tu jeszcze, kostki nowe do malowania, czyli te ze Zdziechowa akurat. To mamy taką jeszcze kostkę, bardzo fajny kamień, tak na marginesie. Tu mamy też taką kostkę, ewentualnie też taką możemy sobie zrobić. Tu jest chyba zwykły kamień, tu jeszcze jakaś tam terlinka, no i błotko, a dobra, no. Więc kostki, super, nie? Jak ktoś tam chce pobudować coś własnego, tak najbardziej można. Jest dużo takich rzeczy fajnych, które po prostu mogą się spodobać, nie? Odnośnie jeszcze tych roślin, to po prostu mamy tylko te dodatkowe roślinki, jakieś tam busze, rumeksy i tego typu rzeczy, nie? To tam co, kto maker to wie o co chodzi, nie? No jeżeli chodzi o wygląd, to będzie tyle, 16 minut już sprawdzania samego wyglądu, ale po prostu mapa naprawdę się tutaj bardzo dobrze spisuje, wiecie co? Ja nie wiem, czy na przykład nie dać jednak tej 12, okej, okay. Bo będzie mi potem przeszkadzać, a czas chcę dać sobie na normalnie, niech sobie leci. Okej, okay, dobra. Znowu sobie te chudy wyłączę i wam pokażę dalej, co jest. Co dalej? Jeśli chodzi o wygląd, to będzie tyle. Przejdźmy teraz do błędów. Czy są jakieś błędy na mapie? Ogólnie błędów nie ma za wiele. Tak naprawdę jest tutaj bardzo wszystko dopieszczone i postarane, żeby tych błędów nie było. Ja jednak pokażę wam coś, do czego trochę mogę przyczepić. I to dam do kategorii błędy, aczkolwiek za błędy tego można oczywiście nie uważać, nie? Więc co to będzie? Budynki. Nie można sprzedawać budynków. A na przykład uważam, że taki budynek, na przykład ten, cały, mógłby spokojnie być na sprzedaż. Jest w miarę, widzicie, równy, więc jak mogę zarobić na sell, byłoby nieźle, nie? Wiadomo, mapa z reala, więc po co sprzedawać coś tutaj, skoro tak to musi stać. Ale jak sobie to po prostu w innym miejscu postawić, byłoby nieźle, nie? Więc co tylko taki ode mnie minusik. Ten domek wygląda kozacko i myślę, że spokojnie można byłoby go zrobić jako playable na mapę, co nie? Myślę, że też jest to spoko. Więc dalej. Brak ruchu ulicznego. Jest to też błąd, który Leo mówi, że często, czy błąd, coś to często właśnie pisali mu ludzie na fanpage'u. Jakby ja się mogę pod tym podpisać, ale jednocześnie wytłumaczyć za Lea, jakby za Leo, nie wiem jak to się odmienia. Dlaczego tak zrobił? Słuchajcie, o ile na przykład tutaj byłoby spoko, ten samochody by sobie jeździły, bo na przykład to jest ruch uliczny i sobie tu by wjechały i fajnie. Jest tutaj wąsko, więc raz, żebyś sobie, pewnie byłoby dużo kolizji, to jest raz. Dwa, że po prostu nie ma gdzie zawrócić. Mamy skrzyżowanie, ale naprawdę wyglądałoby to mega nienaturalnie, jeżeli one by sobie tu robiły taki wielki łuk i zawracały, nie? Więc rozumiem, że pewnie dlatego po prostu Leo tego nie zrobił. No i co mi też dlatego tak powiedział nawet mi, nie? Że nie ma tego ruchu, bo to by nie byłoby gdzie zawrócić. Więc lekki taki minus, nie? Trochę na tej mapki, że tutaj jest tak trochę pusto, a naprawdę można byłoby nieźle tak zrobić. Albo nawet, nie wiem, dać pieszych czy coś. Ale i tak samo w sobie panie jest, nie jest taka, nie jest taka pusta, nie? Bo te budynki są naprawdę tutaj tak upchane, że jest tu mega ciasno i no czuć jakby nie było to życie, nie? Szczególnie w zimie, kiedy są te lampki, nie? Jeśli chodzi o błędy, to tyle, nie? Jakby nic się do czego więcej przyczepić, wszystko jest spoko i jest wszystko fajnie. Farmlandy również są dobrze porobione, tu nie ma żadnych problemów. Wszystko da się fajnie kupić, więc naprawdę mega szacuneczek.
Jest to zrobione po prostu dobrze. Mało kto robi dobrze te farmlandy, a Leo widzę wie co chodzi i robi tutaj obszary tych pól, a nie tak na odpierdziel się, nie? Więc spoko. Wioska jest nie do kupienia, bo po co mam kupować ktoś wioskę, nie? Też tak by rozumiem. Przejdźmy dalej do optymalizacji. Jeżeli chodzi o optymalizację, ja teraz nie będę wam tego odpalał, bo może mi się zepsuć jakość nagrania, ale tak w skrócie. Jeżeli chodzi o wioskę, u mnie na shaderach, na maksymalnych ustawieniach graficznych mam FPS-ów od 90 do 100, więc naprawdę jest ok. Z maszynkami pewnie to się zmieni i pewnie tam będzie coś około 80 nawet. I tak to jest dobry wynik, bo oczywiście tutaj okludery są porobione, wszystko jest dobrze zoptymalizowane i naprawdę to wygląda nieźle, także się nie martwcie. Ma popójdzie nawet na słabych kompach. No a jeżeli chodzi o pola, to chyba tu nie ma co za wiele mówić, no bo jak widzicie, no nie ma po prostu co się generować. Kilka drzewek, może trochę, nie wiem, krawędzi od dróg, które tak są dosyć low poly. No to tyle, nie? Tu mam około 120 FPS-ów cały czas. Także naprawdę jest bardzo dobrze, nie? I tu pewnie się nie będzie nic zmieniało. Więc jeżeli chodzi o optymalizację, to tyle. Przejdźmy zatem do zakończenia mapy. No i tu oczywiście popis umiejętności. Perfekcyjnie, książkowo, podręcznikowo po prostu wykonana robota. Czyli jak widzicie, no ja patrząc z tej strony, to mówię, ta mapa jeszcze jest, nie? Ale sobie idziesz, chłopie, jeden z drugim i patrzysz, a tu masz ścianę, nie? Po prostu masz taką barierę, która cię blokuje. No i co tu więcej mówić? Jest to po prostu wykonane bardzo dobrze. Teren jest wygenerowany oczywiście z reala, więc potem jest przedłużka tego terenu zrobiona i pomalowany na giancowo. Bardzo fajnie. Też widzę, że Leo ogarnął, o co chodzi zrobieniem zakończeń, czyli po prostu robi się ścierniska, a nie uprawy, bo jak wiadomo uprawy potem schną i wygląda to bardzo paskudnie i się nie zgrywa to wszystko, a tu Leo to zrobił bardzo dobrze z teksturami od oryginalnego po prostu farminga i jest spoko, nie? Oczywiście tam dalej w tle są pewnie już normalnie porobione tekstury, jest tekstura nałożona po prostu z tej właśnie mapy Google'a. Która wygląda no tak, no jak mapa Google'a, nie? Tu raczej nie malował nic. Tu właśnie jest ta wielka wioska, o której wam mówiłem. No ale i tak jest nieźle, o tym się ekran wyłącza. Jest to wygląda spoko, gra cała wygląda nieźle, nie? Więc jak chodzi o zakończenie, bardzo, bardzo dobrze wykonane i nie mam się w ogóle do czego doczepić. Dobra. Tak, też podoba mi się to, że nie ma to żadnych takich sztucznych zakończeń w postaci jakichś lasów, coś takiego, wiecie, kiedyś to było w farmingu, nie wiem, 15 czy 17, czy nawet w niektórych mapach teraz, że wszyscy dają po prostu wybrzuszenie terenu i walą drzew ile wlezie, to potem jeszcze psuje optymalizację mapy, dodaje niepotrzebne poli i tak dalej, i tak dalej. A tu zrobione po prostu bardzo fajnie i low poli, nie? Więc na pewno optymalizacja jest w tym też spoko. I to chyba tyle z mapy. Czas na podsumowanie. Teraz wam powiem trochę swoich przemyśleń. Oczywiście pamiętajcie, to jest moja subiektywna opinia, a nie tam jakaś mega profesjonalisty. Mimo to trochę w tych mapach jednak się lat siedzi i widzę na co zwracać uwagę i czy wam mogę tą mapę polecić. No to zaraz do tego przejdziemy. Więc tak, na pewno zacznijmy od takiego ogólnego opisu. Mapa z reala, więc można oczywiście kochać albo nienawidzić. Niektórzy chwalą teren i krytykują pola. Ale pamiętajcie, że właśnie jest to mapa z reala, więc wiele rzeczy tu trzeba po prostu wybaczyć już od góry, nie? Że nie możemy tutaj powiedzieć, że mógłbym zrobić coś inaczej. Jeżeli odzorujesz teren, no to nie wiesz, znaczy po prostu nie za bardzo możesz ingerować w to wszystko, nie? I tak myślę, że to jest zrobione to bardzo dobrze, nie? No ale dobra, więc załóżmy, że mapa nie jest z reala, tak? Ocenimy ją po prostu tak jak typową mapę pod farminga, zakładając, że to nie jest mapa z reala. I do czego się można właśnie doczepić, nie? Bo jeżeli tak, to wiadomo, mapa 10 na 10 nie ma co w ogóle mówić. To jest absolutnie moja opinia, że mapa jest zrobiona po prostu idealnie i 10 na 10, tak chodzi o odzorowanie, bym mógł śmiało postawić. Ale, jak mówię, ale przyjmijmy to, że mapa nie jest z reala i ocenimy ją jak typową mapę farmingową, nie? Więc na plus. Super wioska, mega to fajnie wygląda, klimacik jest naprawdę niesamowity. Zarąbiste tekstury, spekulary, wszystkie te śniegi porobione i tak dalej, te szrony. Prezentuje się po prostu naprawdę nieźle, wszystko po standardzie najnowszego farminga z najnowszymi shaderami. Jest to po prostu dobra robota, nie? Nawet niesamowita robota. Śmieszne easter eggi, obiekty sezonowe, to wszystko sprawia, że mapa nam po prostu się bardzo podoba. No i jest takim detalem, czuć, że to na tej mapie się po prostu chce spędzić wiele godzin, co nie? Więc to na plus, na pewno. No a na minus, wiadomo, trzeba też coś na minus dać, więc na minus. No puste pola,
Na pewno. I mapa jest przede wszystkim pod kątem, nie? Jest pod kątem, więc jeżeli na przykład chcemy sobie tutaj, ja odpalę dla was pisanie chudy, żeby wam pokazać i wyłączę, nie, a miałem wyłączone to, więc wyłączę wam to tak. Jeżeli chcecie postawić sobie silos na kiszonkę, na przykład dajmy na to, albo jakiś inny tego typu obiekt, no to nie liczcie na to, że będzie wam się fajnie układał, ponieważ wychodzi on zawsze tak. Niestety. Obiekty z silosów w farmingu zawsze będą pod kątem 90 stopni, chyba że coś zmienią, nie? Więc no tu będzie naprawdę bardzo, bardzo ciężko to postawić. To jest na mega, mega minus, nie? Tak samo było na Zdziechowie, tak samo było na innych mapach z Reala. Zawsze jest ten sam problem, czyli silosy, tak? Bo gra, wiadomo, musi je jakoś tam dobrze układać. Więc to jest na pewno wielki minus. No i dla mnie też wielkim minusem osobiście jest brak obiektów PlayStable, które, no jak mówię, no ten garaż mógłby być spokojnie PlayStable, z tego można byłoby przestawić w inne miejsce i porobić coś swojego, nie? Tak samo jak ten domek, czy powiedzmy ta obora, no też dałoby radę, nie? Nawet jak jest taka nierówność terenowa, no to to jest tylko, wiecie, można sobie to dać po prostu w ziemię, nie? Więc może kiedyś tam Leo zrobi to w update'cie, ja bym tak fajnie to chciał, żeby to było, nie? No i chyba tyle z takich minusów, według mnie, czyli co? Pola, kąt mapy i PlayStable. Tyle z minusów, nie? Czyli tak naprawdę to żadne minusy, bo to wszystko jest tylko, co by mi się fajnego było, nie? A tak na, tak poza tym to wszystko jest w porządku i mapy spokojnie, jak mówię, patrząc na teren, na to jak ona jest wykonana, oczywiście z Reala, to 10 na 10, ale jako mapa farmingowa, no to tu stanę akurat 9 na 10, czyli niemalże bliska ideału, no bo nie wszystko da się zrobić dobrze, mapa z Real właśnie takie są, że zawsze będą, zawsze coś się będzie brakować, nie? Mimo wszystko, tak jak mówiłem, kochać albo nienawidzić, czy ja tą mapę pokochałem? Myślę, że tak, naprawdę jest ona spoko, samo też to, że w ogóle się na nią przenoszę teraz z drugim sezonem swojego realnego grania, no to jednak coś o tym świadczy, nie? Bo naprawdę tutaj można wiele fajnych godzin spędzić. Nie przedłużam już, bo i tak odcinek wyszedł pół godziny, a chciałem się zmieścić w trochę krótszym czasie. Macie link do pobrania, śmiało zostawcie 5 gwiazdek, bo na to Leo zasługuje. Dajcie mu kopa w dupę, żeby się zmotywował do kolejnej mapy. No póki co chyba teraz sobie tam trochę odpoczywa, ale wiem, że coś będzie robił. Jeszcze nie zada co, więc czekam oczywiście na kolejne produkcje właśnie od niego. No i cóż, dzięki za uwagę, do kolejnych odcinków, trzymajcie się. No i cześć, pozdrawiam.